Państwa, zanim oddam głos Pani Przewodniczącej, puszczę bowiem listę z deklaracjami Państwa do Komisji. Proszę przy nazwisku i wyświetleniu w Komisji Społecznej postawić X albo krzyżyk w tym miejscu, a też do Komisji Budżetu, to proszę puszczę bowiem, żebyśmy widzieli Państwa deklarację. Tak, proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Setnicy. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2001 roku nr 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami, Komisja Skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Anna Potomska, członkowie Marek Kleszcz, Krystyna Wrzosek. Przeprowadziła na sesji Rady Miejskiej w Setnicy w dniu 27 listopada 2014 rok tajne głosowanie wyborów wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Setnicy. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na stan 15 radnych zgodnie z listą obecności obecnych było 15 radnych. Oddano głosu ważnych 30, nieważnych 0. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Alicja Itczak-Warchoł otrzymała 13 głosów, Andrzej Nowak otrzymał 12 głosów. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Setnicy zostali wybrani Alicja Itczak-Warchoł i Andrzej Nowak. Dziękuję bardzo. Gratuluję Państwu. Zapraszam Panią tutaj do prezydium. Żeby usiedzieć, że... Zapraszam serdecznie. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 26 łamane przez 293 łamane przez 13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie statutu gminy Stepnica opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pozycja 465 z dnia 30 stycznia 2014 roku, uchwala się, co następuje. Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 27 listopada 2014 roku stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Stepnicy zostali wybrani pani Alicja Itczak-Warchoł i pan Andrzej Nowak. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W punkcie następnym mamy powołanie członków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Stepnicy oraz podjęcie stosownych uchwał. Dla nowych Państwa radnych, bo starzy to już wiedzą, przepraszam za taki kolokwializm, mamy w naszej Radzie, wiadomo, komisja rewizyjna jest komisją, która mogłaby być jako jedyna, bo to ustawodawca nakłada obowiązek, żeby komisja rewizyjna była w każdej Radzie. Ale oprócz tego, zgodnie ze statutem, na który się przed chwilą powołałem,
przy poprzedniej uchwale, mamy Komisję do Spraw Społecznych oraz Komisję Gospodarki i Budżetu, nie Komisję do Spraw Gospodarki i Budżetu, tylko Komisję Gospodarki. Nie ma, w statucie jest Gospodarki i Budżetu. Proszę sprawdzić, panie burmistrzu. I zgodnie z listą, która do mnie wróciła, do Komisji do Spraw Społecznych zgłosili akces. Pani Aneta Dąbrowska, pani Aurelia Foremniak, pani Joanna Gidokej, pani Alicja Itczak-Warchoł, pan Mariusz Just, pani Makowska Agnieszka, ja i pani Teresa Mutkowska. Natomiast do Komisji Gospodarki i Budżetu pani Barbara Kierzynkowska, pan Marek Kleszcz, pani Aneta Meszyńska, pan Andrzej Nowak, pani Anna Potocka, pan Rafał Strzelczyk i pani Krystyna Wrzosek. W związku z tymi deklaracjami, bo są to deklaracje, które muszę wybrać, to oczywiście w takim kształcie będzie to w uchwale, ale uchwałę należy podjąć. Tak, i takie uchwały podejmiemy. Ale jako pierwsze mamy powołanie członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. Proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo. Pani Anna Potocka. Tak. Zaraz, pani radna była pierwsza. Pan Ryszard Łowicki i pan Rafał Strzelczyk. Mogę? Do Komisji Rewizyjnej, ja? Tak, pan Ryszard Łowicki i pan Rafał Strzelczyk. Ja nie. Może być? Ja nie. Ale pan Rafał Strzelczyk. Proszę. Pani Agnieszka Makowska. I pani Aneta Dąbrowska. Pani Aneta Dąbrowska. I pani Aneta Dąbrowska. Jak? Pani Aneta Dąbrowska. Pani Aneta. A ja bym chciała podać jeszcze panią Basię Kierzynkowską. Nie, bo to i tak jest pani. Pani Barbara Kierzynkowska. Czy są jeszcze kandydatury? Głosowanie, nie mam statutu. Nie, 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 nie,
Przepraszam. Rozmawialiście z własnym prawnym, jak tak, to znaczy, jeżeli jest go statut ustala, że członków komisji rewizyjnej tak rada ustawiła, że będzie 5 osób, tak? Gdyby było 5 osób, to byście Państwo przegłosowali w ogóle ten skład w całości. Za, przeciw, wstrzymuje się. Natomiast ponieważ jest 6 osób, ja to nie może. 7. No to przepraszam, 7. To znaczy, że no, dwie osoby jest ponad normę, że tak powiem, i wiadomo, że trzeba przeprowadzić wtedy imienne głosowanie, które w status dostatku wynika, tak? Na kartach do głosowania, takich wewnętrznych, inaczej powiem. To nie jest głosowanie, to jest po prostu takie jawne, ale przy użyciu kart indywidualnie ma taką... Krzyżyk się wstawia przy nazwisku. Tak, według statutu paragrafie 40 ust. 3 jest zapis, który mówi, że na wniosek co najmniej 3 radnych zgłoszony na piśmie przewodniczący zarządza głosowanie jawne imienne. Czyli musiałby być złożony stosowny wniosek. Taki wniosek zaraz sporządzimy, ja pod tym wnioskiem się podpiszę. Kto z Państwa radnych jeszcze podpisze się pod tym wnioskiem? Proszę bardzo. Tu mamy 3. Proszę przygotować taki wniosek albo kartkę. Pytacie, czy jeszcze nie wyrażają zgodą, czy to nie wyrazi zgodnie? Zaraz. Ano Marku, słusznie. W takim razie chciałem zapytać, czy pani Anna Potomska wyraża zgodę na kandydowanie do komisji rewizyjnej? Tak. Pan Rafał Strzelczyk? Tak. Pani Agnieszka Makowska? Tak. Pani Teresa Budkowska? Tak. Pani Aneta Dąbrowska? Tak. Pani Aneta Meszyńska? Tak. To nerwy, proszę się nie przejmować. To przejdzie. Pani Barbara Kierzynkowska? Tak. Tak, zgodnie z oświadczeniem Państwa radnych należy przeprowadzić głosowanie. Głosowanie na karty trzeba przygotować. Czyli ogłaszam krótką przerwę na przygotowanie kart. Można patrzeć.